Widzu, nagrywam cię. Ja cię też. To jest dopiero komitywa. Siema, siema. Teraz ty, widzu, musiałeś na mnie czekać. No to mi się wydaje, że chyba szczegółowo. Tu ma... Dobrze. Nie mam jak sobie stópki teraz, ale ładnie sobie posadziłem go. Bez stópki. Najwyżej się gruchnie na mnie. A! Mówiłem? Gumkę taką założyłem. O, tak, jest też fajnie. Dobra, przywiozłem moje kaski. No po prostu tu chodzi o to, żeby to tak nie uderzało. Dobra. Tak ma być? Nie, tak jest brzydko. Będzie podkład. O! I tak miało być od początku. Siema, siema. Czekałeś i się doczekałeś następnego odcinka? Dzisiaj w odcinku będzie coś takiego jak kaski. Chciałem ci pokazać Husqvarna kask. Już to pokazuję, to jest taka nowość. Husqvarna zrobiła. Zamówiła pewnie w firmie Bell, znacie markę Bell, kask. Wcześniej były to Irony, teraz jest to Bell. Kask mocny, no trochę cięższy niż Iron, bo waży 1360, no 1,4 kg gdzieś, coś takiego. Ale jak rozmawiałem z fachowcami, to stwierdzili, że no jak coś jest lekkie i ma cienką skorupę, a to przy dużych glebach nie zawsze się sprawdzi. No, ja miałem dwie duże gleby w Airochu, w awiatorze. Nie, jedną w awiatorze, jedną miałem w twiście. I dały sobie radę. Jeden i drugi kask. Nie wiem. Ale tak wygląda Bell. Jeżeli chodzi o skorupę, no to no, czuć, że jest taka no po prostu mocna. Daszek jest w miarę mocny. Regulacja tego daszka też jest ok. Wloty powietrza tutaj pokażę, to też nie są złe. No, większe ma Airoch. Nie wiem, nie jeździłem jeszcze w tym kasku. Te kaski przywiozłem od motoholików z Warszawy. Żeby każdy sobie u mnie w programie bez wychodzenia z domu taki kask, że tak powiem, mógłby mnie sobie zobaczyć. Znaczy miałem go na głowie, no jest taki no wygodny, no wygodny jest, tej ciężkości się nie czuję, a już w różnych kaskach jeździłem, no i muszę powiedzieć, że no, no każdy w jakiś sposób są dobre, nie mogę powiedzieć, że jakiś jest zły, ale chciałem wam pokazać. Cena tego kasku to jest około niecałe 2000 zł. No, cena jest dosyć wysoka. Pewnie, że będę mówił cenę, bo to jest ważne też, nie? No i to jest właśnie kask Husqvarna Bell. Wspomnienia powiem, że były to. A malowania są różne. Wcześniej to były Airochy. Do kasku nie dostajemy nic, jakieś naklejki tylko,
No i to wszystko. Nawet nie ma co pokazywać. No i worek. Worek do kasku dostajemy. Coś takiego. Dobra, no to tego chowamy. No ma jeszcze tutaj te, wiadomo, bezpieczne zapięcie. A, jeszcze taka fajna ciekawostka. Te wszystkie końcówki są na magnes. Pierwszy raz widzę coś takiego w kasku. Żeby było. No. Tutaj mamy te jak gdyby, co to jest? No, bezpieczeństwa te, no. Jak to się nazywa? Widzu, podpowiedz mi, jak to się nazywa. No dobra, nieważne. No ja nie muszę się aż tak znać. Wiem, o co chodzi, ale dobra. Okej, os. To jest jeden kask. I tutaj mam kask Foxa. W obydwu kaskach, ten i ten, były gleby. Kask Foxa. V2 jest lżejszy od Bella. Waży 1270 gram. No to jest mała różnica, nie wiem czy tam odczuwalna dla kogoś, ale 850, a 1,3, no to już da się tą różnicę odczuć. I co mogę powiedzieć o Foxie? Fox, mam już, miałem jednego Foxa, V, chyba jedynkę. No był za mały dla mnie trochę i no trochę był ciasny, także no krótkie przejażdżki. To jeszcze, ale dłuższe trasy to mi tam nie pasował. Teraz będę w tym jeździł. Widzę, że tutaj się trochę pozmieniało. Tak, teraz będę w tym jeździł. Widzę. Spadło ci coś. I ten. I zauważyłem, że ten ma. No nie mam tego drugiego mojego na wzór, ale widzę, że on ma większe te wloty powietrza. No regulacje daszku, tak jak w każdym Foxie. Co jeszcze? No tu nie ma tych magnesów. Cena tego kasku jest powyżej 1000 zł, gdzieś około 1100. No dokładnie tam 1200, ale jakieś chyba są promocje teraz na niego. I powiem taką ciekawostkę, że w Foxie LK jest w miarę dla mnie rozmiarowo dobra, ale w Belu LK jest po prostu bardzo za duża, nie? A z kolei Airoha muszę mieć SK. Taka sytuacja, nie? A i tutaj jeszcze gogle sobie kupiłem. Husqvarny 100%. Pierwszy raz mam 100% tej marki gogle. Podobne wykonanie jest do gogli Kini. Zawsze najlepsze dla mnie były Foxa w ogóle. Ale to wszystko zawsze można zmienić. No i co, ciekawostka, jest malowanie matowe tego kasku. No ten kask mi się bardzo podoba, nie? A teraz sobie zrobimy porównanie. Każdy ma inny gust zresztą. Ale kask to i tak najlepiej to się sprawdza, jak są gogle założone, ale nie mam tyle gogli tu ze sobą, nie chcę mi się ich przekładać. Tak wyglądają te kaski. No i Fox, ostatnio jak zobaczyłem to malowanie, zaczął mi się Fox podobać. Prawda, widzu? Odpowiedz coś, widzu. Prawda, prawda. Dobrze, widzu. A mówiłem wam w ogóle siemanero? Nie, nie mówiłem chyba, zapomniałem, z wrażenia. No bo tyle na mnie tu czekałeś. I kamera przeżyła i wszystko. Dobrze ustawić.
Okej, okay, no to dobra. To tyle o kaskach. To jak gdyby taka jest nowość. Jeszcze widziałem fajny kask, taki z zamkniętą szybą bez gogli. A nie wiem do czego. Wygląda jak miś panda. Nie wziąłem go tutaj na pokazanie, bo taki mi się śmieszny wydał bardzo. Skwarna wypuściła takie kaski. Nie wiem jaki procent jest tych kasków, ale jest bardzo śmieszny. Może nawet mam gdzieś nagranie, jak będzie w sklepie u motocholików. Przód jest biały z taką buźką, a tym jest czarny. Dobra, chowam. Skwarny tu. A w tym kasku mnie zobaczycie. Może jeszcze dzisiaj jakiś filmik wpadnie. Dobra, a teraz pokażę. Teraz pokażę ci.